Do zobaczenia. Centrum świata. Dworzec w tłuszczu. Ładny taki. Dzień dobry. Na wschodnią. O której pan jedzie, tym pośpiesznym? Obojętnie, najszybszy. Dobra. Najszybciej i najszybszy. Na wschodnią. Teraz to też autobus będzie taki Intercity, ale to dopiero pierwsze. Albo na Wileński, tam się przejść do wschodniej. Może być. Albo tutaj ma... Może być dworzec Wileński, ja sobie tam autobusem albo podjadę. Tutaj jest zastępcza komunikacja, to do centralnej dojeżdża 14.3. Tak. Ja mam nic sprzedać. Jak to nie? Nie, nie do. Jak to nie? No, to on po prostu jedzie do centralnej, nawet na wschodnim się nie zatrzymuje. To czyli na Wileński dajemy, tak? A ten 12.39? I przez Rosję. No, 12.39 to jest na Wileńskie, mogę panu dać. No i dobra, to ten poproszę. Fakturkę mogę u pani, czy jak na to działa? Na ten jednorazowy? No. To jest bilet, teraz już jest. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Czyli nie wystawiam. No, jeden dorosły i jeden dziecko. 12.39, tak? Tak. 15.39. Fakt, kartą. Póki ci z jednej strony. Proszę bardzo. Dziękuję, skąd? 39 już panu mówię. Powinien być 4, ale musi pan jeszcze w tunelu sprawdzić. Dobra, dziękuję. Centrum świata. Takie jakby. Gdzie jest? Znaczy wiem, jestem w tłuszczu. Warszawa Wileńska. Z tłuszcza, tłuszczu, tłuszczem, tłuszcz. Z tłuszczowa. Teoretycznie 4. peron. Peron ładniejszy niż budynek dworca. Tylko trochę wybite wyświetlacze. Nie. Kurde, nie sprawdziłem. Może jest pociąg do Gdańska stąd bezpośredni. Warszawa Wileńska. Miała być 12.39. Niemożliwe. Ale tak. To mój.
może jak kierowca wygląda. Nie włączyłem kamery. Przed chwilą ktoś mnie o drogę zapytał. W sensie o autobus. Więc grubo. Tak jest. Drugi to miał być z przodu. Chyba, że źle patrzę. Wagon drugi jest na drugim końcu, jak sama nazwa wskazuje. Idziemy od razu do restauracyjnego. Ciebie wyprowadzić. No.
Jakbym na wsi wysiadł. A to Żukowo, tylko wschodnie. To nie Żukowo Central Station. To Żukowo wschodnie bez najbliżej bazy. Pora zakończyć ten dzień w końcu. Przynajmniej nie ma 39 stopni. Kosenogę skręcić można. Zasadniczo to też śmietnika nie ma. Tu jest baza Albatrosa w ogóle. O, tak w ramach ciekawostki. Jakby ktoś kiedyś potrzebował. To tutaj. Teraz tu byłem Solarisem z Bipitura. Bo Albatros naprawiał w Solarisie, regenerował belkę. Nie wiem, czy się przez szkołę wyjdzie. Nie ryzykuję. Ja w zasadzie to muszę iść tam, aż sprawdzę, bo może tam się wyjdzie i nie będziemy iść naokoło. Jak to kiedyś było, jak nie było Google Maps, co? Tu Wima, no tak jakby się tam nawet wyszło. Najwyżej będziemy się wracać. Czemu w Żukowie nie ma hulajnóg elektrycznych na przykład? Aut na minuty. To kurde przedmieścia Gdańska. Na pewno zobaczycie, kwestia czasu. Chociaż nie wiem, Żukowo jest duże. No nie, może przesadziłem. Bo te wszystkie ościenne mieścinki, miasteczka, wsie są wchłaniane przez duże miasta. Tak pewnie będzie za jakiś czas, nie wiem, z Koleczkowem na przykład, Bojanem, koło Gdańska, Kowale przede wszystkim. Na przykład Jasień. Gdański Jasień. Dzielnica w sumie, która kiedyś była wzdłuż ulicy Kartuskiej. Tam gdzie kościół, tam Roki. Ulica Rycerza z Blizbora. Rycerza Blizbora czy z Blizbora, nie wiem. No i te wszystkie tamte uliczki. To był Jasień. Teraz ktoś mądry jakiś czas temu wymyślił, że dzielnica Szadułki to jest Jasień, więc już nie ma Szadułek. Znaczy, że są Szadułki, ale w sumie funkcjonują jako wysypisko, a wszystkie osiedla koło wysypiska nazywały się Jasień.
bez sensu, totalnie bez sensu, to jest tak głupie, szkoda gadać. O tym raz mówiłem w jakimś odcinku, jak piętrem jechałem do Gdańska, do Matemblewa. Ale wracając do genezy, niegdyś jasień to była właściwie miejscowość, wieś. Jeszcze ja to pamiętam, na wysokości stacji Lotos, już tam wyżej, przy ogródkach działkowych, przy jeziorze, jezioro Jasień zresztą, tam była tablica zielona, Jasień, miejscowość. I to już było chyba za czasów, kiedy powstały tablice teren zabudowane. A tu na Tuwima wyszliśmy, tam jest baza Gryfu. Dobrze widzę, że to jest parking Kiss and Ride dla dworca? Dziwnie. Nie da się tu przez pole przejść? Dobra, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Skoro pracuję w Gryfie, przede wszystkim, bo pracuję w różnych miejscach, obecnie zobowiązany, zobligowany jestem do świadczenia usług w ramach paru umów cywilnoprawnych, to muszę wiedzieć, gdzie mój główny pracodawca ma tutaj skróty. Mam nadzieję, bo gorzej jak to jest ścieżka typu... Cześć, babko. Jak to jest ścieżka typu... Nie wiem. Tu chodzimy z Zenkiem chlać. O kurczę, go mać. Nie, to gdzieś tu zobaczcie, w krzaki, gdzieś nie. To nie jest droga, którą idziemy. Bo jest jeszcze błoto do tego i gorzej na tym wyjdziemy. Zwiedzamy Żukowo Stypowym. Dziewczyny mówią, że da się przejść. Dobrze idę do stacji? Benzynowej. A benzynowej? No. Jojo, tam i... Tam tu, no. Dzięki. Co najmniej wypił. Znaczy, puszka wygląda. Ja to wyglądam w ogóle źle. Wymęczony. Tak jakby nie było, w nocy wstałem, pojechałem do Warszawy, wróciłem z Warszawy. Już za stary jestem. Filmu kręcić, bo to film o ścieżce w lesie i mokrych butach, więc idziemy do roboty w sumie, nie? Szaleństwo, teraz przyjechałem do Żukowa, żeby zabrać auto, ale lubię takie akcje, a te akcje lubią mnie. Zaraz wracamy do Gdańska, w sumie to jeszcze nie do Gdańska. Jeszcze muszę na... do Borka jeszcze chwilę, prawie po drodze, więc ora boka. No i wyszliśmy prawie, że na przejeździe kolejowym tam. Żebym miał formę, to bym kanał turystyczny zrobił. W ogóle tak mi dzisiaj przeszło przez głowę, żeby założyć drugi kanał. W sumie nie wiem o czym. Mało kto z was wie, w sumie to prawie nikt nie wie, albo nikt nie wie, że ja to w ogóle jestem informatykiem, takim praktycznym. Teraz zdziwienie pewnie,
ogóle jak ktoś dotrwał do tego kawałka, tego filmu na sam koniec, to tak. I tak myślałem, że może zrobić jakiś kanał o tym. Mam na tym nawet kanał, ale tam wrzuciłem jakieś 3 filmy, nigdy tego nie puszczałem szerzej. A temat komputerów, może tych kanałów jest pełno, to się dobrze sprzedaje. Komputer ma każdy. Autobusem też każdy jeździ, ale nie każdy ogląda, co się z autobusem dzieje. Dzień dobry, Bazo. Jesteśmy. Czyli wiem, że jest skrót, można buty umyć. Zimą musi być tu fajnie przejść. Jest. Samochód stoi. To dobrze. Zawsze się boję, że jak tu przyjdę, to się okaże, że rakieta wystrzeliła. Patrzcie, zabytkowe de uleganza. Takie rzeczy, tylko w erze. Nie wierzę. No to narka.